W środę decyzją stołecznego komisarza wyborczego zwołano inauguracyjną sesję nowo wybranej Rady Miasta Legionową. Odwiecznym prawem demokracji rozpoczął ją najstarszy w tym gronie Tadeusz Szulc. Witam Państwa, stwierdzam kworum i otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Legionowo kadencji 2014-2018. Protokolarnym gwoździem programu były tego dnia ślubowania. Porządek obrad, gdy już odebrali zaświadczenia o wyborze, pierwszeństwo dał radnym. Najpierw odczytano rotę. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I tu pojawił się zgrzyt, bo wyczytując nazwiska kolegów, Agata Zaklika jednego pominęła. Akurat tego, który, parafrazując klasyka, siedzi teraz tam, gdzie wtedy siedziała opozycja. Z pierwszego zwarcia z koalicją Leszek Smuniewski wyszedł obronną ręką. Jeszcze raz pozwolę sobie, bo mnie wyczytano. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Przepraszam bardzo. Kiedy radni dokonali formalności, część z nich przeszła błyskawiczny kurs obsługi sprzętu do głosowania. Później swe czwarte prezydenckie ślubowanie złożył Roman Smogorzewski. Obejmując urząd prezydenta miasta Legionowo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Układ sił wskazuje, że szefowi ratusza rada będzie jadła z ręki, ale jak zauważa Roman Smogorzewski, ludzie się zmieniają i trzeba brać pod uwagę, że nawet ci z prezydenckiego komitetu spróbują kiedyś tę rękę ugryźć. W takiej zdecydowanej większości budzą się emocje, demony, ambicje i żeby je wszystkie ułożyć, żeby się na początku nie skonfliktować, to wcale nie jest łatwo. Czasami łatwiej pracuje się, kiedy jest bardzo silna opozycja, kiedy jest jakaś alternatywa i te szeregi wtedy są zwarte. Gdy przyszedł czas na wybór szefa rady, Mirosław Pachulski zgłosił kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego Janusza Klejmenta. W tajnym głosowaniu poparło go 17 posiadaczy mandatów. Kolejnych 4 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw. Sam kandydat nie brał w nim udziału. Dla mnie podstawową rzeczą to jest kontynuowanie tej polityki, którą Rada Miasta prowadziła przez ten ostatni czas. Myślę, że jest tyle jeszcze w mieście do zrobienia. Rozpoczęliśmy stację, którą musimy skończyć, czyli w ogóle centrum komunikacyjne. Myślimy o basenie, myślimy o przejściu pod torami czy nad torami, skomunikowanie obu stron Legionowa. Dochodzą do tego jeszcze inwestycje w infrastrukturę oświatową, sportową, chodniki czy drogi. Wyzwań, jak to w samorządzie, nie zabraknie. Grunt, żeby chętnych do pracy było więcej niż tych do rządzenia. Trochę tak jest jak w tym dowcipie o Wąchocku, że wszyscy chcą siedzieć przy kierowcy. Tak? A tych ilość miejsc, które tam decydują, czy są zaszczytne, jest ograniczona i to jest bardzo trudny etap i kluczowy. Tak? Jak się pozamiata i zmusi się ludzi do tego, żeby przyjęli jakieś funkcje czy relacje, a nie będzie to wynikiem kompromisu, to później czka się przez 4 lata. Klub Romana Smogorzewskiego ma dość znaczną przewagę. Wystarczy mu głosów do przeprowadzenia jakby tej reform, czy zmiany, czy prowadzenia nowych inwestycji, na które tak naprawdę wszyscy czekają. Myślę, że ci radni, którzy zostali w tej grupie, to są tak doświadczeni radni i wiedzą, co naszego miasta jest najbardziej potrzebne. Zastępcami przewodniczącego Rady Miasta zostali Agata Zaklika oraz Mirosław Pachulski.